Szczęść Boże, coś wam powiem. Po wyborze uczniów następuje przydział zadania. Idźcie, uzdrawiajcie, leczcie i wypędzajcie złe duchy. Takie wskazania brzmią zadziwiająco i mogą wielu ludzi fascynować. Ale Jezusowi chodzi bardziej o to, żeby za słowami uczniów szły konkretne czyny. Oni mają ukazać ludziom, jakich zmian może dokonać Mesjasz w ludzkich duszach. Tym wszystkim pierwszeństwo ma mieć głoszenie słowa. Pragnieniem Boga jest to, żeby wszyscy poznali Ewangelię i bogactwo. Każdy ochrzczony jest powołany do niesienia chrześcijańskiego przesłania radości. Spotykamy przecież ludzi, którzy choć trochę poszukują Boga. Kiedy Go odnajdują, to doznają takiego wypełnienia, które wypiera z nich tęsknotę za takim szczęściem, które może być ulotne. Może to są ci, których Jezus określa jako godnych pokoju. My nie możemy oceniać, kto jest kim. Mamy jedynie być orędownikami. Jezus powiedział nam, że aby realizować naszą misję, nie potrzeba nam wielu rekwizytów. Są one potrzebne, ale mamy być czujni, bo gdy życie zatrzyma się tylko na ich zdobywaniu, pochłonie i zniszczy nas. Głoszenie Słowa Bożego to nie wakacje czy urlop, do którego musimy się przygotować na drogę. Bóg zatroszczy się o swoich pracowników, a słuchacze o swoich głosicieli. Czasem należy mu po prostu zaufać i zdać się na jego wolę, oddać się w jego ręce. No dobrze, a co z tymi, którzy nie będą zainteresowani, którzy odrzucą naukę i dobre słowo? Na sądzie będą mieli trudniej niż mieszkańcy Sodomy i Gomory. Zastanawiasz się, jak to możliwe? Przecież w Biblii są opisane różne plugawe rzeczy, jakich dopuszczali się mieszkańcy Sodomy i Gomory. A Jezus mówi, że będą mieli lżej. Trzeba jednak pamiętać, że mieszkańcy Sodomy i Gomory odrzucili posłów Bożych, ale nie odrzucili Jezusa Chrystusa i Jego Królestwa. Odbieram to, jakby Jezus ubezpieczał swoich uczniów, że będą ludzie, którzy nie będą chcieli ich słuchać. My również możemy nie czuć się na siłach, mieć obawy. Dlatego kolejny raz Jezus mówi: idźcie i głoście, dawajcie świadectwo, bądźcie dobrzy dla ludzi i otwarci na nich, a resztę zostawcie mnie. Ewangelia jest niezbędna do życia. Dużo ludzi codziennie umiera, przede wszystkim duchowo, bo nikt im nie głosił należycie Ewangelii. Ona daje ludziom szansę rozwoju niezbędnego do życia w pokoju wiecznym, nieprzemijającym. Kto zna Ewangelię choć trochę, niech ją głosi. Chyba że nie mamy już serca i nie zależy nam szczęściu innych. Ewangelia podpowiada, że drogą wiodącą do przyjęcia Bożej miłości jest uznanie, że najpierw my sami jesteśmy chorzy. Może największe świadectwo, jakie możemy dać światu, to świadectwo przyjęcia uzdrawiającej miłości Boga wobec nas samych. Bo życie duchowe jest jak oddychanie. Najpierw trzeba zaczerpnąć ożywczego powietrza, a potem móc je oddać. Trzeba przyjąć miłość Boga, by móc dalej się nią dzielić.